Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, doczekaliśmy się, no albo można powiedzieć, doigraliśmy się. Rząd Bidena zrobił w Ameryce Ministerstwo Prawdy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn-dzyn o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmów. No, Ministerstwo Prawdy. No, każdy rozumie, że w Ameryce przez ostatnie 10, 20, 30 lat tego marszu komunistów przez instytucje, no to zaprzestano uczyć normalnych rzeczy dodawania, odejmowania. Teraz tylko się jest nauka o transgenderyzmie, no i o sprawiedliwości społecznej, o rasizmie, tego rodzaju rzeczy. Cała reszta została, no, patrząc na to, klasyki literatury klasycznej już nikt nie uczy. No i teraz pytanie jest, czy czytali 1984, czyli 1984 George'a Orwella. No, George Orwell napisał to w 1934 roku, no i zatytułował to 50 lat później, no ale w 1934 roku, no to już nadchodził, to był ten stalinizm, leninizm, stalinizm, marksizm, hitleryzm, mussolinizm i tak dalej, te wszystkie rzeczy się działy na jego oczach, no ale on przewidział Ministerstwo Prawdy. Ministerstwo Prawdy, no w Ameryce będzie, no nazywa się Urząd, Biuro Zarządzające Dysinformacją, no ale to jak już się zarządza dysinformacją, czyli fałszem, czyli się mówi, co jest prawda. No trzeba się tak zastanowić, jak każdy normalny, jak pierwszy raz usłyszał, no to każdy pomyślał, że ta informacja sama w sobie to jest dysinformacją i fałszem, że to zrobili jacyś przeciwnicy administracji Bidena, bo to było tak po prostu nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. No oczywiście, że teraz w okresie tej polaryzacji i tego rozdzielenia i tego wielkiego kanionu pomiędzy lewactwem i konserwatystami, no ktoś, kto zaproponuje coś takiego, żeby rząd zaczął myśleć czy kombinować, żeby zrobić Ministerstwo Prawdy i rząd ma mówić Amerykanom, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, no to się w głowie nie mieści. No to się w głowie nie mieści, jakimi kretynami jest ta lewica. Szczególnie, że teraz jest, no ja nie wiem, czy oni sobie wyobrażają, że oni to robią, żeby zdobyć zaufanie obywatelskie za 7 miesięcy w wyborach. No chyba coś jest złego, coś jest po prostu niedobrego. No Alejandro Mallorca, no to szef bezpieczeństwa narodowego, no to on no w zasadzie no to złamał te przekazał te nowości w czasie, kiedy się pokazał przed kongresem, no i on powiedział, że ta biurokracja no to będzie jest stworzona po to, żeby ostrzegać Amerykanów przed oszustwem informacyjnym, które nadchodzi od wrogów Ameryki, czyli Rosji, z Chin, ale również tych gangów, które szmuglują ludzi do Stanów Zjednoczonych. No, no przecież to bezczelność ludzka nie zna granic. To jest coś nieprawdopodobnego. On zaczął opowiadać jakieś głupoty, których nikt nie był w stanie zrozumieć. Normalny człowiek nie był w stanie zrozumieć. On powiedział, że to będzie pracowało w ten sposób, że to zapewni to, że te wszystkie niebezpieczeństwa będą zaadresowane. Co to znaczy, tak? Co to znaczy będą zaadresowane? Że będzie robione połączenie pomiędzy zagrożeniem i atakami. No też jakaś głupota.
No i że to wszystko będzie zrobione bez zmniejszania praw do wolności wypowiedzi, no i że nie będzie wpływała na prawa obywatelskie, że nie będzie, że w ogóle będzie no, szanowała konstytucję. No to jakaś głupota. Ten Alejandro Mallorca, no ja nie wiem, czy on to wierzy, czy on w to wierzy, czy on po prostu tak manipuluje ludźmi, no ale czy to jest jakiekolwiek zapewnienie, no to jest jakieś idiotyczne zapewnienie. No na razie Amerykanie no też się nie martwią tym, że rząd będzie szpiegować Amerykanów, no bo szpieguje, to już mniej więcej wiadomo. Problem jest taki, że ten urząd, Ministerstwo Prawdy będzie miało rolę jakiegoś na poziomie sprawdzacza faktów. Będzie sprawdzanie faktów, no i oni z poziomu Waszyngtonu będą patrzyli, mówili, no to jest prawda, to nie jest prawda, no a wtedy jak już jest, to jest prawda, to nie jest prawda, no to już niedługo jest ten do gazu, a ten do, na urząd państwowy, no bo tak to się odbywa, tak? Kiedy rząd zaczyna mówić, co jest prawda, co nie jest prawda, no to no, trochę można powiedzieć, że faktycznie on Mallorca to mówi, że trzeba coś zrobić z tym, że te szakale wszystkie, które przeprowadzają tych emigrantów, że ludzie z Haiti, powiedzmy, będą deportowani, bo Ameryka mówiła, że będą deportowani, no to można pomyśleć, że coś w tym jest, no ale to jest bzdura, to jest po prostu noga, kawał gumowca wsadzony w drzwi, żeby drzwi się nie zatrzasnęły. No można powiedzieć, rządy chińskie i rosyjskie no, też, no ale to nie jest rola rządu. To nie jest rola rządu, żeby coś takiego robić. Czy ktokolwiek ma jakiekolwiek złudzenie, że to będzie limitowane tylko do fałszerstw zagranicznych? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Że w amerykańskiej tej debacie politycznej, szczególnie ostatnio to coś się dzieje. No i najbardziej ironiczna, czy paradoksalna sprawa, to jest to, że wybrali Ninę Jankowicz. Ninę Jankowicz, komunistka, kompletna komunistka. Ona opowiadała bajki, że ten cały laptop Huntera Bidena, no to jest wymysł rosyjski. Wyskoczyła na TikToku, zaczęła śpiewać na nutę Mary Poppins o tym, jak to powinno być wszystko cenzurowane i kontrolowane. No jedna wielka wariatka, którą nie powinni dać na jakikolwiek urząd. Ona ma zostać ministrem prawdy. Także to się nazywa, cała ten urząd, no to się nazywa Disinformation Governance Board, czyli DGB, no to brzmi prawie tak jak KGB, tak? KGB, DGB. No i to będzie. To będzie, to po prostu wygląda na to, że to będzie moskiewska prawda, to będzie moskiewskie fałszerstwo. No, Rosjanie, Sowieci się śmieli przez dziesiątki lat. Polacy też się śmieli, jak podawała rosyjska prawda. No i teraz będzie, przyszło to do Ameryki. No ja nie wiem, co to jest. Te wybory w listopadzie. No ludzie przewidują, że 60 reprezentantów demokratów po prostu będzie wywalonych na pysk. No, reprezentanci w Ameryce jest 435. Teraz jest republikanów jest 211, a tam
demokratów jest 220 ileś, 222, tam dwa miejsca są nieobsadzone. Także różnica jest tylko około 5 miejsc. No i wygląda na to, że demokraci z 220 stracą około 60. No to jest kolosalna liczba. W niektórych wypadkach mówią, że nawet 70. To będzie taka straszna porażka. No i teraz wychodzą kretyni i mówią, że będzie Ministerstwo Prawdy. Także Ministerstwo Prawdy niby miałoby walczyć z dezinformacją ruską, chińską, no i na granicy, ale kto to będzie, kto będzie ekspertem, tak? Kto będzie ekspertem? No, mówią, że oddzielą plewy od zboża, no ale to zawsze te dobre intencje, a później to się wszystko jest zmanipulowane i wykolejone. No szczególnie że komuniści w ogóle nie mają honoru, nie mają szacunku do ludzi i kradną. Ludzie nawet w tym Ministerstwie Prawdy, no to oni, ludzie są ludźmi. W Ministerstwie Prawdy oni działają przez to, że mają jakieś bodźce, czy jakieś, muszą iść w kierunku takim, żeby pokazać, że są ekspertami. No i co oni robią? Jak oni ciągle robią, no to mówią, że będzie zagłada. Jak powiedzą, że będzie zagłada, i zagłady nie będzie, no to wszyscy oddychają z ulgą, no i zapominają o tym, że ktoś przesadził. No ale jeżeli ktoś nie powie, że będzie zagłada, a zagłada się stanie, no to wtedy ekspert jest skopany, że nie docenił, i to jest 10 razy gorzej niż to, jak przesadzi. Wszyscy ci fachowcy od tego COVID-u, od korony, no to oni przesadzali. Oni w Ameryce, fachowcy to mówili, że umrze 3-4 miliony ludzi, że umrze w ciągu 3-4 miesięcy, że to po prostu będzie zagłada. No i to i we wszystkich krajach w sumie wariaci przychodzili, mówili, że to będzie zagłada. Patrząc się na statystykę, na te wszystkie, tą Hiszpankę, różne inne choroby, no to każdy normalny wiedział, że ten wirus, no to nie idzie w kierunku, że jest coraz silniejszy, tylko że jest coraz słabszy. On po prostu się mutuje i w każdym następnym osobniku jest już, powiedzmy, tam czy połowa siły, czy jedna, czy 90% i tak dalej. No ale zagłada, straszyli tą zagładą. No i teraz w tym ministerstwie prawdy, no to będzie to tak, że wszyscy ci eksperci będą biegali i krzyczeli, że jest zagrożenie świata nieustanne. No i trzeba wszystkich i wszędzie pilnować. No ta Jankowicz, no to poza tym, że o komputerze Huntera Bidena, to mówiła, że to jest wymysł Trumpa, że to jest wymysł rosyjski, no to też oskarżała, że mówiła, że nie ma zaufania ludzi do środków masowego przekazu, że to wszystko jest spowodowane tym pompowaniem, dezinformacją Trumpa, czyli to jest typowa komunistka. To jest typowa komunistka. Wydawałoby się, że takie Ministerstwo Prawdy, no to byłoby dwupartyjne. No a tu niestety to jest jedno przygotowania do jednopartyjnego systemu w Ameryce. No i to jest trudne do uwierzenia. To jest trudne do uwierzenia, że Amerykanie są w stanie zrobić, postawić obywateli amerykańskich jako cel do wykończenia. Także DGB już naprawdę zaczyna wyglądać jak KGB. No ale co to? To można się jedynie pośmiać. Tak, jedynie się można pośmiać. W Ameryce no to się śmieją, że Pelosi poleciała, czarownica Pelosi poleciała na Ukrainę i się martwi o granicę ukraińską, kiedy przez granicę amerykańską
amerykańską przekracza nielegalnie 200-300 tysięcy ludzi. Te 200-300 tysięcy bez odcisków palców, bez danych, tam tony narkotyków są przewożone, bandytyzm we wszystkich miastach jest po prostu nieprawdopodobny. No i taka czarownica jedzie i się martwi o granicę, no. I daje jeszcze 30 miliardów, Biden daje 30 miliardów na Ukrainę. To jest $750 na każdego Ukraińca, no tylko dlatego, że kretyn Biden wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu, no i rozbestwił Rosję i rozbestwił Chiny. No, Chiny wygląda na to, że na razie nie napadną na Tajwan, bo nie chcą bałaganu, czekają na te rozwiązanie. Straszne czasy są, no ale jak to się mówi, no demokracja wygrywa, wybory wygrywają, po prostu normalni Amerykanie będą musieli przetrzebić w tych wyborach następnych jeszcze za 7 miesięcy, za 2 lata, za 4 lata, za 6 lat, no i trzeba po prostu wycofać, wykurzyć wszystkich tych na poziomie kongresu, na poziomie prezydenckim, no ale też Amerykanie zaczynają czyścić te wszystkie rady szkolne, te rady dzielnicowe, rady miejskie, rady stanowe. Będzie jedna wielka czystka. Czystka będzie no nie taka stalinowska, gdzie wysyłali do gułagu, no ale po prostu ludzie przyjdą i będą czyścili nienormalnych, bo ci nienormalni wepchnęli się w każdą dziedzinę życia ludzkiego, a ludzie pracowali, ciężko płacili podatki, wychowywali dzieci. Się okazało, że ukradziono normalnym ludziom dzieci, ukradziono podatki, ukradziono przyszłość, ukradziono wszystko. No ale komuniści tacy są. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. No głosujcie, patrzcie się tam, gdziekolwiek mieszkacie naokoło, co się dzieje. No i wybierajcie tych, którzy nie są komunistami. No, komuniści niszczą i wymyślają po prostu rzeczy niewyobrażalne. Ministerstwo Prawdy. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, czy wy sobie wyobrażaliście, że głosujecie na to, żeby było Ministerstwo Prawdy? Mam nadzieję, że przyjrzycie na oczy. Już zapomnieć można o tej drogiej benzynie. Zapomnieć można o tym, że jedzenie kosztuje. Zapomnieć można o tym, że jest inflacja. Ale żeby ten rząd, który wybraliście, robił Ministerstwo Prawdy, żeby wam mówił, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, to jest nie do uwierzenia. Obudźcie się, weźcie jakiś sznur, włosiennicę, walcie się po plecach za swoje winy i wróćcie do normalnych. Zdrowia dla normalnych.